Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, idziemy dzisiaj zająć się paroma oczywiście zaległymi sprawami w dzienniku, a konkretniej w sumie słabo powiedzieć, że to są zaległe sprawy, bo to są zadania w sumie z poprzedniego odcinka. Powinnam częściej używać naszych butów, które nas przyspieszają. Ale tym razem akurat zaraz będziemy kręcić się po okolicy i polować na sarny. Więc myślę, że miałoby się to chyba z celem. Dlatego weźmiemy Juppa i pójdziemy z nim na polowanie, a ja zbiorę tego grzyba, który mi tutaj zalegał. I miejmy nadzieję, że ogarniemy sobie co nieco. Chciałabym iść dzisiaj w stronę kopalni złota oczywiście, żeby wykonać zadania, które tam się znajdują. Cześć Jupp, idziemy na polowanko, stary. Ruszajmy. W porządku, za mną wiem, gdzie można spotkać wiele saren. Powiem tak, stary, ufam ci, bo nawet już parę z nich widziałam. Widzę trzy, strzelaj, będę cię ubezpieczał. Okej, możemy sobie postrzelać do nich. Jedna ustrzelona, druga, trzecia. No i jak? Dobra robota, ale to jeszcze za mało, chodź. No to dawaj stary, idziemy dalej. Znowu widzę dwie sarny. Dobra, może ja podejdę sobie akurat bliżej do nich. Bo moja celność czasami nie działa. Dobra. Bierzemy kolejne sarenki. Ładnie, jeszcze tylko dwie. Dobra, stary, no to ja już może sobie wyciągnę łuk. Właśnie tego szukamy. Bierz się za nie. No już się biorę, stary, naprawdę. Tutaj jest nawet ich więcej. Ja wolę sobie podejść bliżej, bo tu są w sumie aż cztery. Na ogół sarenek nie zabijam, ale tu ich było dosyć dużo. A poza tym to był akurat kwestik, więc niech będzie. Dobra robota, może powinniśmy częściej chodzić na polowanie razem. Zanieść teraz to mięso Remusowi, ja wracam do obozu. Dobra. To super, to możemy chyba wracać. Myślę, że teraz skorzystamy z naszych butów, które są tutaj. 7-milowe buty i lecimy w takim razie. Myślę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy już, żeby zakończyć wszystkie questy. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, a jak nie, to będzie mi mega przykro. Ciekawa jestem, jak sobie poradzę z krwiopijcami teraz. Wypadałoby wybić te, które są po drodze do kopalni złota. Już tak wiecie, przyszłościowo myślę na ten temat. Ale zobaczymy, czy się będzie mi chciało. Myślę, moi drodzy, że zaczniemy tutaj od naszych myśliwych, bo mi zalegają już sprzed dwóch odcinków. Idziemy dostarczyć Pato strzały. Widzę, że tutaj panowie stoją. Mam strzały od Garota. Dzięki ci za pomoc. Oto zapłata za twoje trudy. Co się przydarzyło Henrykowi? Ten straszliwy goblin bał się przejść przez las. Dostał nawet halucynacji. Biedaczysko, nadal widać w nim tę młodzieńczą głupotę. Okej, i tutaj już widzę, że nic nowego nie mamy. Można by było się co nieco nauczyć o polowaniu, ale nie wiem, czy czuję taką potrzebę, tak w sumie. Chyba niekoniecznie. Dobra, idziemy oddać kolejne zadania. Tym razem trzy. Tak, dobrze myślę? Chyba dobrze. Przyniosłem sarninę. Dziękuję, a oto obiecana nagroda. Udało mi się zdobyć miłość na ugryzienie wilka. Piękne dzięki, należy ci się za to nagroda. I jeszcze pójdziemy do Geofa.
Argos zajmie się wszystkim. Dobrze, może w końcu znów zapanuje tutaj porządek. Oto twoja zapłata, którą obciąłem kilku rekrutom. Dzięki w imieniu całego Asun. Super. Czyli rozumiem, że te kłościki się rozwiązały wszystkie. Bardzo ładnie. No i teraz mamy te, no nie? Dobra. No to lecimy, moi drodzy, do kopalni w takim razie. Mam nadzieję, że nam się to opłaci. Jestem ciekawa, jak tam na górę wejść. Bo tam są ewidentnie jakieś stworzenia na górze. Szczury konkretniej. Ale widzę, że tak nie za bardzo moja postać chciałaby tędy wchodzić. To jest dosyć ciekawe. O, pięknie, tędy się uda. Może wejść? Super. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ten szczur jest, co ciekawe, poobijany. Ale to mogą być jakieś fajniejsze, wiecie, roślinki na przykład. O Boże. Mamy placucha. A ja się zapisałam gdzie? No w dupie, więc... Niestety, ale mieliśmy full HP, więc nie ma co się tym chyba zamartwiać bardzo. Sorki za Marwina, ale ja ostatnio mam jakiś problem ze zapisywaniem się na bieżąco. Ale tam na górę, bądź co bądź, bym jeszcze wlazła, bo... Wydaje mi się, że tam możemy przejść na drugi koniec tego czegoś. Wierzę w to, że jestem w stanie tędy chodzić. Tutaj niestety się tak niefortunnie trochę zesunęłam. To była czysta nieuwaga z mojej strony. A tu może być coś fajnego akurat. Widzę, że aż mi wszystkie bronie zdjęło. Czasami się tak zdarza, jak zginiemy. Czy tą grę pogięło? Smoczego zębacza to ja chyba nie pokonam, co? Jak myślicie? Ale on czegoś pilnuje, jakiejś fajnej rośliny. Spróbuję, ale to będzie chyba awykonalne. Znaczy, to jest do zrobienia, ale to będzie bardzo czasochłonne. A poza tym w pewnym momencie nie będę miała gdzie się cofać. Gorzej, że ja też, wiecie, nie wydobędę z niego żadnego rogu, bo nie umiem. O Jezus, co ja robię w ogóle ze sobą? O kurde, ale mi za... O Boże. Znaczy, ja jestem w stanie to przeżyć. Żeby nie było. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Robić to, co robię. Jak mnie ugryzie drugi raz, to nie ma opcji, że przeżyjemy. Jeden głupi ruch i będzie po mnie. To tak jak z tym wargiem było kiedyś, pamiętacie? Ja tego warga ostatecznie chyba nie wyklepałam, no nie? O właśnie, na przykład mogą się dziać takie rzeczy, że ten zębacz się za blisko do mnie zbliży. Nie zacznie tej swojej szarży, tylko będzie mnie chciał gryźć tak jakby w miejscu. Myślę, że chyba wszyscy z was wiedzą, o co mi chodzi. Okej, wyklepaliśmy go. Niczego tu nie znajdę. Tylko tak jak mówię, ja nic z niego nie dostanę.
pilnował Rumu, pierścień Nemantiusa, udekorowanego wieloma runami ognia, premia do walki bronią jednoręczną 6. Słuchajcie, ale to nie ma już przebacz. Było warto, no nie powiem, że nie było, bo było. Ale to było bardzo ryzykowne i nic, tak jak mówię, z tego zębacza nie wyciągnęłam, niestety. Ale widzę, że ma inny model, taki smoczy zębacz. Jak ja stąd mam zejść teraz, żeby się nie zabić? Ktoś wie? Okej, chyba tędy. Nie no, myślę, że szacun dla mnie, że się udało. Idziemy do kopalni złota. Jakby mi teraz nie poszło z głupim, zwykłym zębaczem, to naprawdę już by była szmira totalna. Bo właśnie zrobiłam smoczego zębacza za 400 punktów doświadczenia. A jeszcze wczoraj, we wczorajszym odcinku, bił mnie gruby krytoszczur. Przecież to już w ogóle brzmi jak jakiś totalny żart. Czy jak ja pójdę tędy, ja dotrę do kopalni, bo ja już nie pamiętam. Tak, dotrzemy do kopalni. No, a tutaj po drodze akurat czekają nas krwiopijce i to mnie też wkurza. Bo one akurat mogą nas zatruć i to już nie jest przyjemna sprawa. Ja je chyba znowu ominę tak chamsko, bo... Nie chcę mi się po prostu nimi zajmować. One mi nic wielkiego nie dadzą. Chyba, że kupę nerwów. No zobaczymy zresztą. Dobra, tutaj sobie powinien Holga siedzieć. Siedzi. Superowo. No a my się idziemy pozbyć zębaczy. To naprawdę nie powinien być żaden problem. Ostatnio było problemem, bo się na mnie rzuciły oba. A ich jest tam dosyć dużo, no. Nie powiecie mi, że nie. To trzeba pojedynczo wyciągać. Nie ma za bardzo innej opcji. Zapraszam. Halo. Okej. Bo to naprawdę, jakbyśmy teraz umarli, to by już była kompletna głupota. Nawet się pokusiłam o takie 4. Będzie trochę trudniej, no bo weźcie sobie teraz, wyciągnijcie pojedynczo, jak tam jeden na drugim se stoi. To będzie trudne do zrobienia. Okej, tam jeszcze jakiś wilk jest przecież wśród nich. Dzięki Bogu, że nie atakują wszystkie naraz. Okej, dałam się ugryźć za dwudziestkę. 4 zębacze nam tam w sumie zostały na naszej drodze. Czego w sumie po 2 na kupie, nie? Który pierwszy przylezie? Dobra. Okej, nawet nie są, tylko jeszcze tamte 2 potem. I wilki 2. Dobrze, że one nie są, wiecie, mądre i atakują jednak nie pojedynczo faktycznie, bo... Byłoby słabo, jakby mnie atakowały naraz. Jeszcze się potkam o własne nogi. Te 2 to bym nawet mogła już wziąć na bary, ale się trochę się cykam. Nie, widzę, że się da na spokojnie je wziąć. Pojedynczo. Bez spiny.
One mam wrażenie, że są jakieś takie przyrośnięte. Nie macie takiego wrażenia? Że są dosyć duże, jak na zębacza? Takie mam jakieś wrażenie dziwne. No i dobra, i zaraz będziemy ładnie bezpieczni. Zapraszam pana zębacza. Będzie też nowy poziom za niedługo. Z tego co widzę. Nawet nie zwróciłam uwagi, ile za takiego zębacza w sumie dostajemy expa. No jak się zbije takich parę. 120 jest za jednego. Tu już są wilczki takie normalne. Tam już chyba widać kopalnie. No i nice, naprawdę. Superancko. Mapa, jak to wygląda. Tam się już lepiej nie zapuszczać po tamtej stronie. Ale tu już mamy kopalnię. Kopalnie złota. Dobra, to jedziemy po naszego ziomala. Już jest bezpiecznie, więc możemy go zabrać ze sobą. I potem ogarniemy, co dalej. Wydaje mi się, że jakieś questy w kopalni na pewno zrobimy. Jeszcze myślę o tej wyspie, która tam jest na północ od portu. W sumie. Droga wolna. Chodź. Idziesz za mną? Idziesz. Superowo. Świetnie, naprawdę. Sejwika zrobimy, żeby się nic nie zepsuło po drodze. Bo to różnie naprawdę bywa. Nie będę się może na razie odwracać, bo... Boję się, że spadnę. Dobra, on idzie za mną. Dobra, widzę, że muszę go tutaj wprowadzić. Stój, co się dzieje? Jeśli chcesz wejść do kopalni, będziesz porozmawiać z Adimem. Jeszcze jedno, nie tolerujemy tu wichrzycieli. Czy to jest jasne? Tak. Cieszę się, że się rozumiemy. Dobra. Udało się, dzięki. Nie mam przy sobie nic cennego, jednak znalazłem niedawno pewien stary pergamin. Może ci się przyda. Wygląda na jakiś schemat pancerza, jednak nie byłem w stanie nic z niego zrozumieć. Może ty znajdziesz coś do niego, jeżeli jakieś zastosowanie. Schemat pancerza. Lekka zbroja z płytek. No, no, nice, naprawdę. Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego, dopiero co tu trafiłem. Zatem bardzo dobrze trafiłeś. Jestem Adim, to ja odpowiadam za wejście do kopalni. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Istniała już, kiedy Asun nie był jeszcze nawet częścią królestwa. Każdy ma prawo do niej wejść. Też możesz spróbować swojego szczęścia. Mogę tak po prostu pokopać? Tak, jednak musisz zapłacić za każdą bryłkę złota, którą zabierzesz z kopalni. Dlaczego? Potraktuj to jako uhonorowanie naszej pracy. Miasto chroni kopalnię, więc kopalnia pomaga rekrutom. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem nieźdobyt z kuszą. Jeśli chcesz, mogę ci pokazać parę sztuczek. Poćwicz strzelanie z kuszy. Okej. Jeszcze jedno. O co chodzi? Nie jestem dupkiem, więc pozwól, że dam ci jedną radę. Nie zabieraj swoich bryłek złota do kopalni, bo będziesz musiał za nie dodatkowo płacić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Przy takiej gównianej robocie na krańcu świata to chyba normalne. Musimy tu sterczeć nawet podczas zasranej ulewy. Nie uświadczysz tu dobrego jedzenia ani kobiet, a na domiar wszystkiego coraz częściej nachodzą nas lokalne bestie. Dlatego nazywamy ten opustoszały teren za kopalnią ziemią zębaczy. Moi chłopcy boją się nawet iść odlać ze skały, bo zawsze pojawia się jeden z tych bydlaków, kiedy akurat nie trzymasz ręki na mieczu. Gdybym wiedział o tym wcześniej, zostałbym przy pilnowaniu bram w mieście.
A co to na to, żebym się trochę przeszedł i wybił ich? Myślisz, że znasz się na zabijaniu, co? No dobra, jak uda ci się położyć trupem choć 10 zębaczy, dostaniesz do mnie stosowną nagrodę. Powodzenia. Okej, zastanawiam się, czy to będzie w formie jakiegoś takiego faktycznie licznika, czy nie. Ale jak jesteśmy już tutaj w kopalni, no to wypadałoby zrobić jakieś questy. To na pewno zresztą. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Mamy skrzyneczkę, troszeczkę pierdółek. Widzę, że się chyba zrespiło trochę tych zębaczy. Co? Dlaczego tak się na mnie patrzysz? Nie mam kieszeni pełnych złota. Nie, wyglądasz jak goblin. Nie, złoto jest wybijane tylko przez brota, nic nie ukradniesz, skoro tak mówisz. Coś taki nerwowy. Wcale nie jestem nerwowy, po prostu jest mi zimno, cały się trzęsę. Czemu nie pójdziesz do kopalni się ogrzać? Bo muszę iść do portu, mam tam parę rzeczy do załatwienia, ale droga jest zbyt niebezpieczna. Wszędzie tylko bandyci, stwory piekielne. Mógłbym ci towarzyszyć. We dwóch zawsze raźniej, ale skąd mam wiedzieć, że zdołasz mnie obronić? Chyba będziesz musiał zaufać mi. Albo zdasz się na mnie, albo idziesz samemu. No przecież nie unoś się tak, wierzę ci. Daj znać, kiedy masz zamiar wyruszyć. Dobra, mamy jakiegoś kwestika tutaj. Tu są jakieś itemsy, normalnie sobie leżą. A, to akurat rośliny, to sobie rosną. W ogóle mogę sobie zabrać te rzeczy, to jest naprawdę ciekawe. Że się nikt o to nie pluje. Jest bryłka złota. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, raz, dwa, trzy w prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo, kurde no, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Dużo rzeczy tu było, naprawdę. W sumie, skoro planujemy wejść do kopalni, to te bryłki złota bym sobie odłożyła do skrzynki. Tylko gdzie ja mam te same sobie bryłki? Bryłki złota? Halo? Nie widzę bryłek złota żadnych. Jakim cudem mogę tego nie widzieć? O, tu mamy bryłki złota. Odłożymy sobie wszystkie. Trochę mi tak dziwnie kamera zaczęła odchodzić. Zauważyliście? Tak się oddaliła dziwnie. Dobra, czyli aktualnie mamy dwa zadania przy kopalni i widzę, że jest osobny ekran ładowania, jeżeli chcemy wejść w ogóle. W sumie w porządku. Brzmi to dosyć rozsądnie. Hej. Strażnik nic ode mnie na razie nie chce. Tu też widzę, że mogę rzeczy zabierać. Sycący gulasz. Co tu robisz? Pilnuję wyjścia z kopalni, po co? Nie twój interes. Okej, no to dobra, to nie mój interes. Odpalmy sobie pochodnie, bo jest bardzo ciemno. I zobaczmy, co tutaj można znaleźć w tej kopalni. Są rekruci. Hej, co się tak kręcisz jak smród po gaciach? A nowy, odbierz swój kilo od Rodga i do roboty. I nie zapomnij o opłaceniu podatków pod koniec dnia, inaczej stracisz więcej niż kilka samorodków, ale... No ruchy, bo ci na piwo nie starczy. Z Albrechta. Okej. Baron Severin. Kim jesteś? Nie zaprzeczę, dbam o to, żeby kopalnia złota działała, żeby rekruci dostarczali złoto do miasta i żeby kopalnia się rozwijała i była zarządzana zgodnie z alwańskim prawem. Jestem zarządcą, mianowanym przez samego księcia Albrechta, władcę alwańskiej kolonii Asun.
Jestem królewskim ambasadorem i mam przyjrzeć się sytuacji na Sun. Ambasadorem? Jak ci na imię? A zresztą to nieistotne, nigdy nie widziałem twojej twarzy, tylko to się liczy. Nie ma znaczenia, jakie masz imię. Pokaż mi tylko królewską pieczęć i jestem do twojej dyspozycji. Gdzieś mi się zapodziała, ale... O, szczeńce wymówek, bez pieczęci nie masz władzy, odejdź. Czy arystokraci zazwyczaj nie stronią od prawdziwej pracy? Próbujesz mnie obrazić? W żadnym wypadku, czysto hipotetycznie pytam. Może się to odnosi do niektórych osób z górnej dzielnicy. Ja zaś zawsze byłem człowiekiem, który nie bał się wziąć na siebie odpowiedzialności, a nie unikał trudnych zadań. Dlatego przyjąłem zlecenie Leopolda polegające na zarządzaniu kopalnią. Powinieneś był zobaczyć jego wyraz twarzy, kiedy Hamilkar przekazał mu wiadomość od księcia. Ciągle mamy z tego ubaw z Orikiem. Kim jest Orik? To strateg wojskowy Albrechta, przewodzi Straży Królewskiej. Okej, czyli na razie nic. Nic. Umar mówił, że mam odebrać od ciebie kilof. No dobrze, skoro Umar tak mówi, oto i on. Jak już tu jesteś, to możesz coś dla mnie zrobić. Co takiego? Miasto regularnie wysyła do kopalni konwój zaopatrzeniowy z zapasami żywności i innymi dobrami, żebyśmy nie musieli głodować. W drodze powrotnej zabierają ze sobą wydobyte złoto i zanoszą je do zamku. Zabierz je do naszego kwatermistrza. Gdzie go znajdę? Poproś kopacza Mortiego, żeby cię do niego zaprowadził. To przy okazji lepiej poznasz kopalnię. Umar wysłał go do Dokera, by nauczył się kilku sztuczek. Podąża ścieżką do szybu pode mną, a znajdziesz Mortiego przy miejscu wydobycia Dotera. Jesteś tu kowalem, co? Po czym poznałeś? Masz to wypisane na czole. Dowcipniś, nazywam się Rotki, jak słusznie zauważyłeś, jestem złotnikiem. W tej chwili muszę wykuć kilka broni, chociaż tego nie cierpię. Okej. Okay. Ja se zabiorę te bryłki, nikt się o to nie czepia. Dobra, nice. Są rekruci, jest szyb tutaj faktycznie pod nami, ale jest też szyb nad nami. Tu są akurat zwykli kopacze. Tu jest Honer, kolejna jakaś osobistość. W sumie kopalnia złota, fajnie, że tu jesteśmy. Pogadajmy z nim. Nie mogę z nim gadać, okej. Zobaczmy, co się tu dzieje. Widzę, że tutaj jest naprawdę... O Boże, przecież się tu zgubię w tej kopalni. Ja tylko w jeden pojedynczy szyb wlazłam i już nie wiem, jak ja mam stąd wyleźć. Hej, pst, ty tam. Co ty tu robisz? Jak myślisz, ukrywam się? Przed kim? Przed poborcą, Frandem. Czemu? Co czemu? Czemu się przed nim ukrywasz? Gość chce mnie zabić. A dlaczego? Bo kopnąłem go w jaja, od tego czasu się stąd nie ruszam. Dobra, mam dość, albo powiesz mi całą historię, albo sobie idę. Nie mam ochoty się z tobą cackać. Dobra, po prostu lubię wiedzieć, z kim mam do czynienia. Tak jak mówiłem, mam problem z Frandem. Facet przyszedł do mnie 5 dni temu i zażądał podwójnej opłaty za ochronę. Oczywiście zapytałem, z jakiej racji, a ten od razu strzelił mi w pysk. Tak po prostu? Tak, Gdojek przydzwaniał mi za samo zadanie pytania. Po tym, jak się otrząsnąłem, złapał mnie za szyję i zażądał jeszcze raz tego samego. Więc korzystałem z okazji i z całej siły kopnąłem go w czułe miejsce. Gdybyś tylko słyszał tę burzę przekleństw w jego krzyk, trochę się ludzi zleciało. I co było dalej? Rzecz jasna, wziąłem nogi za pas i ukryłem się tu. Mówię ci, jak mnie złapi, będę trupem. Proszę, nie mów o mnie poborcom. I co ja mam z tym zrobić? Pozbyć się go? Gość jest poborcą triumvivatu, to się nie skończy dobrze. Sam wiem, najchętniej bym się już stąd wyniósł, nie mogę tu dłużej zostać. Nawet jeśli Franz sobie pójdzie, inni poborcy będą dzień w dzień uprzykrzać mi życie za ten incydent. Niestety przy wejściu do kopalni zawsze kręci się jeden poborca, który pilnuje, żebym nie uciekł. Mógłbym odwrócić uwagę. Zrobiłbyś to? Jasne, to nie powinno być trudne. Dobra, ja się wtedy prześlizgnę jakby co. Spotkamy się przed kopalnią, jak już będzie po wszystkim. Okej. No to fajny questik. Ja sobie tutaj weszłam tak po prostu. Zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Starając się oczywiście nie zgubić. Standardowo mamy kill-off. Kopacz, kopacz. Boże, przy ta kopalnia naprawdę mnie zabije. Przecież się tutaj pogubię, tam jakaś broń leży. Tu też coś jest. Dwie menzurki.
chrząszczyki, te sprawy. Kolejny chrząszczyk. Kolejne tunele. No przecież dajcie spokój. Ta kopalnia jest ogromna. Ja nawet nie wiem, czy ci ludzie mają imiona. Tu jest jakiś Nems. Boże, kochany, naprawdę. Dobra, jednak chyba drabina. Kim jesteś? Jestem Nems, dawny myśliwy kopacz. Pochodzisz z Asun, czy po prostu należysz do tych, których przywiozła tu gorączka złota? W sumie pochodzę z Viranonu, ale już tak długo przebywam w Asun, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć swojej ojczyzny. Nie masz tam żadnych krewnych? Nie, moja rodzina zginęła podczas pożaru domu w zimną noc, tylko ja przeżyłem. Aha, i mówisz mi o tym, bo... Jezus, kochany. Hej. Kim Wer bist? jesteś? Ich bin Furt. Jestem Furt, totalna pierdoła. Nie nadaje się nawet do kopania. Od miesięcy uderzam w te skały i dalej prawie niczego się nie nauczyłem. Tylko naprawdę mocne uderzenie daje jakiś efekt, ale po 5 razach jestem już cały wypompowany. Czemu nie zapytasz innych kopaczy o sposoby? Próbowałem, że żaden nie chce mi pomóc. Każdy widzi tylko czubek własnego nosa, żeby po zapłaceniu triumvirátowi za ochronę starczyło chociaż na piwo. Masz jakieś problemy z triumvirátem? Pewnie, że mam z nim problem. Zabierają nam wszystko nawet po odprowadzeniu podatków. I nikt nie próbował się im jakoś postawić? Mors próbował, był zawzięty jak diabli. Co mu z tego przyszło? Teraz może się w spokoju rozkoszować królestwem Beliara razem z innymi chojrakami. No to miło. Tu jakie kurde połacie grzybów. Kurde, ej no. To akurat ktoś mądrze pomyślał, żeby tutaj takie coś zrobić. Sobie chętnie to pozbieram. Mięska kopacza, różne rzeczy. Jest ten furt, są kopacze. Gubię się tutaj jak nie wiem. Powinna być jakaś mapa tej kopalni, bo naprawdę tu idzie się zamęczyć. Jest jakaś miksturka na górze. Akurat miksturę jakąś to bym chciała mieć. Tam na dole też pewnie jakiś roperi. A nie, jednak bryłki złota. Ja w ogóle podziwiam, że ja naprawdę mogę to zabierać wszystko. Bo się zablokowałam tutaj, nie? Bo teraz to chyba całkiem. O Boże. A to nie. Okej, to pomogło jednak. Tu jest jakaś babeczka w ogóle. No przecież nie, no naprawdę nie da się. O, tu Holga widzę, że sobie przyszedł kopać, a ja znowu wlazłam w jakieś dziadostwo. Przecież jakby tutaj. Hej. Ty, tu jakaś laska normalnie kopie. Czemu tu pracujesz? A dlaczego nie? Pierwszy raz widzę kobietę górnika. Zwykła kobieta nie wyszłaby za mąż za Rumara. A co z nim jest nie tak? Nie mówię, że jest zły, to dobry człowiek, ale... Zależy mu tylko na pieniądzach. To nic, że zajmowałam się domem i przy okazji sprzątałam 40 godzin tygodniowo. Kiedy usłyszał o kopalni złota, wpadł na genialny pomysł. Wziął mnie i oszczędził tym samym na sile roboczej. Teraz kopię jak zbikowany pełzacz. Kurde, tam laska gotuje, a tutaj kopie jakaś dziunia. Tu jest Rumar. Nie podoba mi się ta kopalnia, bo ja już nie wiem, gdzie ja jestem.
tutaj też jakiś kolejny poborca. Tu akurat nikt nie kopie na razie. Po tej stronie. Ja mam jeszcze tam na dół. O Boże. Przecież ja potem nie wylezę z tej kopalni w ogóle. Jak przyszłoby mi potem wrócić. Gdzie jest ten rumar cały? On już zlazł na dół? Czy mi się już popitoliło, gdzie ja w ogóle chodzę? Przecież przed chwilą chłop tutaj był. Gdzieś. Nagle go nie ma. Ojeju, naprawdę. Znaczy podejrzewam, że w którymś miejscu te szyby na pewno się muszą łączyć ze sobą, bo niemożliwe jest to, żeby się nie łączyły. Ale bądź co bądź, jest to wszystko na pewno dosyć duże. Hej ty, nie widziałem cię tu wcześniej. Pewnie dlatego, że nigdy tu nie byłem. Kim właściwie jesteś? Jestem Togen, poborca Trumvivatu. Mniejsza o mnie, czy zechciałbyś mi pomóc w pewnej sprawie? Szukam kogoś o specjalnych predyspozycjach. Nie masz nikogo ze swojego towarzystwa? Masz na myśli Trumvivat? Tak. Nie mam, do tego zadania potrzebuję kogoś nowego, kogo nikt nie zna. O co więc chodzi? Powiem ci, gdy zgodzisz się mi pomóc, a więc jak będzie. Zależy, czy jest to legalne. Powiem tak, chcę dostać coś, co tak naprawdę należy do mnie. Wchodzisz w to? Powiedz coś więcej o tej sprawie. Chodzi o bransoletę mojej zmarłej matki. Byłem na tyle głupi, że przegrałem ją w kości. Tym sposobem straciłem dla mnie coś bardzo bezcennego. Nie powinienem nigdy do tego dopuścić. A ponieważ należała do mojej matki, to chciałbym ją jak najszybciej odzyskać. Po prostu mam sentyment. Jak twoja matka zginęła? Nieszczęsnym trafem nie było mnie przy niej w jej ostatnich chwilach. Podobno podróżując dopadłem jakaś choroba podczas epidemii w mieście Vivaronu. Król rozkazał zamknąć miasto i zabić z kuszy każdego, kto je opuści. Moja matka była jedną z odizolowanych. Co ma do tego bransoleta? Nosiła ją podczas pobytu tam. Tam w zasadzie to praktycznie nosiła ją bez przerwy. Była prezentem zaręczynowym mojego ojca. Przegrałeś ją w kości. W zasadzie to ostatniej rundy nie powinien był w ogóle w stanie przegrać. Sam nie wiem, jak to się stało. Honor na pewno oszukiwał. W jaki sposób niby z janacka wylosował 5 szóstek, to niemożliwe. Ale to jest szansa, prawda? Jest to prawie niemożliwe. Był to też jedyny rzut, który mógł mnie pokonać. A więc postawiłeś bransoletę tylko dlatego? Nawet nie wiesz, jak ciężko było mi to zrobić. Wiem, że nie powinno się dawać swoich rzeczy pod zakład. Jednak wszystko było na moją korzyść. Nie mogłem przegrać. Ale przegrałeś. Mimo to uważam, że nie wygrał uczciwie. Na początku ciągle wygrywał po najmniejszych stawkach. I nagle znikąd przegrałem 2 rzuty z rzędu, przez co końcowo postawiłem bransoletę i również ją straciłem. Kto cię oskubał? Honor i inni rekruci. Co? Rekruci? Tak, dołączyłem do ich wieczornych gierek. Jak mogę dołączyć do gry? W końcu stracić bransoletę. Chcę ją koniecznie odzyskać. Honor nigdy jej nie nosi, jednak zawsze trzyma przy sobie. Dla niego to zwykła błyskotka, którą prędzej czy później sprzedał handlarza. Pomyślałem, że skoro cię nie zna, to będziesz w stanie jej się odegrać. Jeśli pójdę do niego ja lub ktoś z Trumvivatu, to od razu będzie czujny. Okej, zobaczę, co da się zrobić. Jeśli masz lepkie rączki, to na pewno go ukradniesz. A, i zapomniałem, nie wspominaj o mnie Honorowi. Okej. Rozumiem. Otwórzmy sobie może ten kuferek. Prawo, lewo. Dobra. Udało się.
Za niedługo powinien wlecieć jakiś nowy poziom, z tego co widzę. Nie brakuje nam wcale dużo. Tam jakieś są itemy na górze. Czy tu są wytrychy do wzięcia? Tak jest, są. Sporo bryłek złota. Oj, to bardzo dużo. Tu jest też bardzo dużo ludzi, którzy mają jakieś imię. Kolejna zamknięta też skrzynia. Prawo, 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 prawo. Okej, udało mi się ładnie to zrobić. Zobaczmy. Kolejne jakieś przedmioty. Hej, ty. Kim jesteś? Jestem Frant, człowiek Trumwiwatu. Czym się zajmujesz? Pobieram opłatę od kopaczy, ale muszę teraz zająć się ważniejszymi sprawami. Na przykład ty łachudro o imieniu Tyres. Nie dość, że mnie zaatakował, to na dodatek nie spłaca długu. Pomożesz mi go szukać? Czemu miałbym to zrobić? Ta złota, rzecz jasna, trochę słabo. Czego jeszcze chcesz? Szepniesz o mnie dobre słówko Donowi. Umowa stoi, wstawię się za tobą, jeśli pomożesz mi z Tyresem. Okej, dam sobie wszystko. Jeśli dowiesz się, gdzie przebywa, to daj mi znać. Znaczy, ja w sumie wiem, gdzie on jest. I nie wiem, czy lepiej z tym gadać, czy z tamtym. Kim jesteś? Kunisław, prawa ręka Dona. Dona, kim jest? Nie znasz Dona? To przywódca Triumvivatu, jedynego stowarzyszenia odpowiedzialnego tu za porządek. Jesteśmy od tego, by chronić kopaczy i pozbywać się pełzaczy czy innych zagrożeń. Czemu mówicie na niego Don? Nietypowo. Don porzucił swoje dawne imię i wzniósł się na tę pozycję, aby móc chronić kopaczy. Okej, niech będzie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, to jest widzę zamknięte. Ja bym się tam bardzo chciała na górę dostać. Ale to na pewno nie będzie proste. Zresztą już to widać, że nie jest. Okej, dotarłam gdzieś, gdzie jest obszar totalnie zamknięty. I to mnie trochę cieszy, bo przynajmniej wiem, że mogę się teraz cofnąć i spróbować w inne miejsca dotrzeć, do innych szybów. Ale ta kopalnia jest zbyt duża, jak dla mnie. Jest to zwykłe po prostu już przegięcie. Że naprawdę. Teraz może spróbujemy pójść sobie tędy. A, i tutaj sobie kopała ta laseczka, nie? Jej teraz tu nie ma. Dwa kolejne kufry do otwarcia. Prawo, 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 lewo. Tutaj warto, bo widzicie, ja nawet nie kopię, a zobaczcie, ile bryłek mamy. Prawo, 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 lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Sporo tego. Co prawda przyjdzie nam potem zapłacić od tego podatek niestety, no ale to i tak jest dosyć sporo. A ich tutaj nam się te miejsca właśnie ze sobą łączą. Tu w sumie jesteśmy na w miarę wygodnej pozycji, bo tutaj teraz wszyscy chyba praktycznie sobie przyszli posiedzieć, nie? Tu jest jakaś laseczka, jest Zara. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Nikt się nie widzę, nie czepia. Hej, ty. Jesteś tu kucharką?
Tak, jestem Zara. W zasadzie jedyna tutaj kucharka. Uwielbiam, gdy ludzie do mnie przychodzą i proszą o mój gulasz. Gotujesz coś jeszcze poza tym? Mogłabym zrobić pyszną zupę rybną, gdyby tylko dostała jakieś ryby od rekrutów. Możesz mi ugotować coś specjalnego, jeśli dostarczę odpowiednich składników? Oczywiście, Umar ostatnio dostarczył mi kilka żubaczek pełzacza. Nie mam pojęcia, skąd je wytrzasnął, ale dało radę z resztek mięsa, które się w nich znajduje, ugotować gulasz. Trzeba otworzyć żuwaczki i wyciągnąć z nich filgranowane włókna. Brzmi niekonwencjonalnie, ale może rzeczywiście to przysmak. Przed chwilą przyszedł jeden z rekrutów, mówiąc, że chciałby dostać dokładkę z pełzacza. Oferował mi nawet złoto w zamian za ugotowanie tego. Ale nie wyczaruję czegoś z niczego. Sporządzenie jest trudne? Co prawda żuwaczki wymagają długiego gotowania, aż tracą swój gorzki posmak, ale dzięki temu wszystkim smakowały. Mówili, że czuli się nawet silniejsi. Nie mogłam nawet tego skosztować, bo tak szybko straciłam cały gar. Umar był ze mnie niezwykle zadowolony. Jeśli przyniesiesz mi 10 żuwaczek, to postaram się ugotować gulasz. Okej, poszukam żuwaczek, to z pewnością je dostarczę. Gdzie jest kwatermistrz? Możesz go znaleźć w kuchni, w pobliżu miejsca do spania, w górnej części kopalni. Mogę dostać coś do jedzenia? Proszę bardzo. Nie masz problemów ze strony triumvivatu? Skąd? Czemu miałabym mieć? Przecież nie jestem kopaczem. Tak, tylko pytam. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz gulasz? Patelnie. Takie pierdółki trochę, nie? Okej, no to... To w sumie nie wiem, gdzie moglibyśmy jeszcze pójść. Czy ja byłam tutaj, po tej stronie? Nie przypominam sobie, ale z drugiej strony to jest wszystko ogołocone. To jest naprawdę za dużo tych szybów wszystkich. Moi drodzy, no nie zrobiliśmy wiele, bo trochę żeśmy w tej kopalni po prostu utknęli. Nie oszukujmy się, że nie, bo tak w sumie wyszło, że... Cholera wie, jak stąd wyleźć. Łazimy w sumie chyba w kółko. A może i nie. Ja tak w sumie wiem, gdzie mogłam być właśnie mniej więcej po tych rzeczach, więc dobrze, że to zbieram. To jest o tyle naprawdę wygodne. Ale kwestiki też są tutaj do zrobienia. Prawo... Nie mam wytrychów już. No to trudno, się mówi. W takim wypadku. Moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie odcinek dzisiaj trochę szybciej. Będzie troszeczkę krótszy, bo... Głos mi już delikatnie siada dzisiaj. A poza tym... No to wydaje mi się, że i tak dużo żeśmy dosyć zrobili dzisiaj. Nie, proszę, nie zabijaj mnie. Zapłacę, tylko będę mógł wrócić do pracy. Ej, co się z tobą dzieje? Proszę, pozwól mi żyć. Zrobię wszystko, co zechcesz. Ale przecież ja nie chcę ci zrobić krzywdy. Co? Nie jesteś z triumvivatu, a wyglądasz jak jeden z ich zbirów. Zapomnij o całej sprawie, ja nic nie mówiłem. Rod kazał mi zanieść te paczki do kwatermistrza. Możesz mnie do niego zaprowadzić? Chodź. Okej, przynajmniej zrobimy jakiś mały questik. To tu. Możesz zostawić tu dostawę dla kwatermistrza. Ja sobie zdziepko odsapnę. Gdzie mam to niby zostawić, no? Rozumiem, on tutaj śpi. Mam dla ciebie dostawę z miasta. No, najwyższy czas. Weź sobie łyka. Masz przy okazji zanieść to do naszej kucharki Zary. Ma swoją kuchnię niedaleko. Dobra. Kim jesteś? Jestem kwatermistrzem. Dbam o zaopatrzenie. Co możesz zaoferować? Rozejrzyj się. Co ty masz ciekawego? Górskie błyskotki.
coś o wydobyciu klejnotów. Całkiem git sprawa. No ale tak jak mówiłam, ja będę chciała kończyć za chwilę, bo już tutaj naprawdę za długo to wszystko trwa. Już sobie daruję te niektóre brońki i tak dalej, bo to jest bez sensu. Dobra, tu możemy z nim pogadać trochę dłużej. Tu jest Holga, który poszedł się kimnąć, wychodzi na to. Tu jest niestety zamknięta skrzynia, ja nie mam już wytrychów. Tu jest ta Gertrud cała, możliwe, że ten romper też tu będzie szedł za chwilę. Okej, moi drodzy, no zakończymy sobie w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda, link macie w opisie pod filmem. No a my w kolejnym odcinku spróbujemy tutaj zrobić coś z tą kopalnią, bo zobaczcie, ile ja zebrałam teraz zadań. Jeszcze sobie zobaczę, czy są jakieś do zdobycia i będziemy próbowali w kopalni złota ogarnąć parę spraw. Dzięki Wam i cześć!